Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie. I po kilku takich tatrzańskich odcinkach ponownie wracamy w Himalaje, bo też widziałem w komentarzach, że chcecie, żeby opowiedzieć jakąś historię z najwyższych gór na świecie. I już w kilku odcinkach na kanale opowiedziałem wam historię ciał himalaistów, które ze względu na ich położenie stały się takim drogowskazem w drodze na szczyt Everestu. I dzisiaj opowiem wam kolejną taką historię, jest to chyba już jedna z takich ostatnich. Często spotykałem się z artykułami, gdzie właśnie były zaznaczone, gdzie leży jakie ciało na Everestie i od której strony, w którym miejscu, ale bardzo mało było opisu, kim byli ci ludzie i dlaczego znaleźli się w tej sytuacji i dlaczego po prostu zginęli na Everestie podczas wspinaczki na najwyższy szczyt świata, więc postanowiłem przybliżyć sylwetki, czy to właśnie zielonych butów, czyli Tsewanga Paliora, czy Hannelore Schmatz. I też wydaje się czasami, że tych ciał jest naprawdę od groma, że często się o tym słyszy. I faktycznie na Everestie jest sporo tych ciał, jednak na innych ośmiotysięcznikach tych ciał nie leży tak dużo, że idąc na szczyt cały czas się je mija. Bo rozmawiałem z Krzysztofem Wielickim, który na przykład powiedział, że on w całej swojej karierze, czyli podczas wejść na wszystkie 14 ośmiotysięczników, spotkał się tylko raz z takim ciałem i to była Hannelore Schmatz właśnie podczas jego zimowego wejścia na Everest. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Słoweńcu, także zapraszam do dzisiejszego materiału. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny chciałbym przedstawić wam historię osoby, której pogoń za marzeniem o zdobyciu najwyższej góry świata doprowadziła do tragicznej śmierci na Everestie, a jej martwe ciało tkwiło na szlaku niczym drogowskaz. Punkt orientacyjny dla innych wspinaczy, wskazujący kierunek na najwyższy szczyt świata. Bohaterem dzisiejszego materiału jest słoweński alpinista oraz ski alpinista Marko Litenecker. Urodził się on 21 września 1959 roku w niewielkiej miejscowości Szosztani, położonej około 20 km od trzeciego największego miasta Słowenii, Celje. Od młodzieńczych lat kochał góry. Interesowała go nie tylko wspinaczka, ale także narciarstwo. Swoje życie postanowił poświęcić górom. Został instruktorem narciarstwa oraz ratownikiem górskim, a później także szefem szkolenia ratowników. Przez wiele lat najwyższym szczytem zdobytym przez Marko był szczyt komunizmu położony w Pamirze, który zdobył w 1981 roku. Dwa lata później wszedł na dwa sześciotysięczniki położone w Peru. Marko w 2004 roku reprezentował swój kraj na Mistrzostwach Świata w ski alpinizmie odbywającymi się w Hiszpanii. Wraz z kolegami z drużyny narodowej zdobył tam szóste miejsce w sztafecie. Z jednym z nich, Dave'em Karniczarem, Marko wyruszył do Ameryki Północnej na ostatni sprawdzian przed ekspedycją na Everest. Dwaj Słoweńcy zdobyli wtedy Denali na Alasce. Natomiast pod koniec marca następnego roku Marko wraz ze swoim przyjacielem Wiktorem Mlinarem wziął udział w komercyjnej wyprawie na Everest w ramach rosyjskiej agencji Seven Summits Club, której właścicielem jest Aleksander Abramow, bardzo doświadczony rosyjski himalaista. Obecnie jest on już dziewięciokrotnym zdobywcą Everestu. W 2005 roku na najwyższej górze świata działało wiele komercyjnych wypraw, jak widać chętnych do wejścia na szczyt było już wtedy bardzo wielu i Słoweńcy, mimo że byli klientami rosyjskiej firmy, stanowili tak naprawdę filar grupy jako jedni z najsilniejszych członków zespołu. Marko, choć nie miał praktyki we wspinaczce na ośmiotysięcznikach, był doświadczonym alpinistą, a jako maratończyk dysponował także bardzo dobrą kondycją. Nie było do końca jednak wiadomo, jak jego ciało zareaguje na tak dużą wysokość. Inaczej przedstawiała się sprawa z jego partnerem, Mlinarem, na którego przyjaciele mówili Wiki. Był on 7 lat młodszy od Marko i również z nim pracował jako ratownik górski. Na swoim koncie miał już wejście na Lhotse, a więc sąsiednią górę koło Everestu, a także trudny siedmiotysięcznik Żanu. Wielokrotnie wspinał się także w Andach, więc był bardziej doświadczony od Marko we wspinaczce na dużych wysokościach. 1 kwietnia na lotnisku w Katmandu powitał ich Aleks Abramow. I tutaj warto podkreślić, że Słoweńcom zależało, aby na Everest
wejść zanim jeszcze rozpocznie się szturm wszystkich innych klientów z konkurencyjnych wypraw. Bo jak wiemy, co roku jest tak, że jest takie okienko, kiedy największa ilość klientów zmierza na szczyt, są wtedy takie optymalne warunki pogodowe i na wierzchołek góry zmierzali oni drugą najpopularniejszą drogą, czyli tą, która prowadzi od północnej tybetańskiej strony. Jest ona nieco trudniejsza od nepalskiej, wiodącej przez przełęcz południową, jednak 16 lat temu była zdecydowanie tańsza. Obecnie te ceny są już dość na takim wyrównanym poziomie. Co ciekawe, tamtej wiosny na Everest od strony nepalskiej zmierzało 20 wypraw, a od tybetańskiej aż 30. Warto podkreślić, że to, co wyróżniało Słoweńców, to fakt, że oni jako klienci nie chcieli wspinać się z szerpami, w sensie nie potrzebowali wynajmować specjalnego szerpę, który będzie z nimi się wspinał. A to jest takie warte podkreślenia, no bo na wyprawach komercyjnych jest to normalne, że każdy klient ma swojego szerpę. Oni chcieli wspinać się we dwójkę i być po prostu dla siebie partnerami. 14 kwietnia dotarli do bazy na wysokości około 5200 metrów i czuli się całkiem dobrze, mieli jednak mały problem z rozstawieniem namiotów, gdyż wiał bardzo silny wiatr. Następnego dnia Słoweńcy postanowili rozejrzeć się po okolicy, a przy okazji wejść na kilka takich wzgórz, aby też złapać trochę aklimatyzacji. Marco pisał wtedy do żony, że czują się naprawdę dobrze i pytał ją, jakie wyniki osiąga zespół siatkówki z ich miejscowości, bo on był ich takim zagorzałym kibicem. Kolejne dni spędzili na zdobywaniu wysokości i podchodzeniu do bazy wysuniętej, położonej na wysokości około 6500 metrach. I pomiędzy bazą wysuniętą a tą bazą normalną znajdowała się także taka baza pośrednia na wysokości 6000 metrów. Słoweńcy, podobnie jak inni członkowie wyprawy, czuli się dobrze, choć doskwierały im bóle głowy. W takim sprawnym poruszaniu się po górze przeszkadzał jednak padający śnieg i cały czas nieustępujący silny wiatr, który czasami się wzmagał, no i wtedy trzeba było niestety zostać w namiotach. 24 kwietnia duet podszedł do obozu pierwszego, gdzie spędził noc, a następnie zszedł do bazy. W trakcie, kiedy oni regenerowali siły, szerpowie zakładali wyższe obozy, najpierw obóz drugi na wysokości 7800 metrów, a następnego dnia obóz trzeci na wysokości 8300 metrów. Podczas świąt wielkanocnych mężczyźni planowali spędzić noc w obozie drugim, ale trudne warunki pogodowe zmusiły ich do odwrotu z wysokości około 7500 metrów i powrót do obozu pierwszego, gdzie spędzili noc. I ogólnie tej wiosny warunki na Everestie sprawiały wiele trudności także po południowej stronie góry. W okolicy obozu pierwszego duża ilość świeżego śniegu obciążyła i doprowadziła do zerwania się seraka, który spadając ranił kilka osób. I naprawdę cudem wypadek ten nie skończył się bardziej tragicznie. Prognoza na kolejne dni na początku maja nie była zbyt optymistyczna, więc niemal wszyscy zeszli do bazy, aby przeczekać okres złej pogody. Himalaiści wykorzystali ten czas bezczynności wspinaczkowej na integrację i organizację hucznej imprezy. Jako że wielu z nich pochodziło z Rosji, a w bazie znajdowała się także spora delegacja z Włoch, podczas imprezy nie brakowało zarówno wina, jak i wódki. Łatwo domyślić się, która nacja zapewniała dostawy jakiego alkoholu. Tą wielką zabawę, w której udział wzięło około 200 osób, przegapili jednak Marco i Vicky. Postanowili oni trochę dłużej zostać w tej bazie wysuniętej, licząc na jakąś poprawę pogody i mieli jednak wielką nadzieję, że taka impreza powtórzy się już po zdobyciu szczytu i zejściu z góry. Dzień po tej hucznej balandze Słoweńcy również dotarli do bazy, gdzie przez cały tydzień czekali na poprawę pogody, gdyż zbocza Everestu omiatał huraganowy wiatr, utrudniając jakąkolwiek wspinaczkę. Tylko raz szerpowie udali się do obozu pierwszego, aby sprawdzić jego stan i uzupełnić ewentualnie jakieś zapasy, jednak z trudem udało im się dotrzeć na miejsce. Pierwsze sygnały nadchodzącego polepszenia pogody pojawiły się 15 maja. Wtedy też grupa Seven Summits Club została podzielona na dwa zespoły. Słoweńcy znaleźli się w grupie wraz z kierownikiem ekspedycji Abramowem. Jeszcze tego samego dnia wyruszyli oni do obozu znajdującego się pomiędzy bazą a bazą wysuniętą, a 16 maja, mimo lekkiego pogorszenia się pogody, podeszli już do właściwej bazy wysuniętej. Prognozy były całkiem optymistyczne i dawały nadzieję na atak szczytowy w najbliższych dniach. A co jeszcze ważniejsze, duet czuł się naprawdę dobrze fizycznie. O godzinie 8:30 18 maja żona Mariana otrzymała wiadomość od Marco. Powoli ruszamy w górę. Pozdrawiam wszystkich. Kocham cię. Całuję, Marco.
była to ostatnia wiadomość, jaką otrzymała od swojego męża Mariana przed wyruszeniem na szczyt Everestu. Marco twierdził, że czuje się dobrze i podkreślał, że jest wystarczająco zaaklimatyzowany, a prognozy pogody również były niezłe. Tego dnia słoweński duet wyruszył z bazy do wyższych obozów. Żona mężczyzny, również miłośniczka gór, opisała swojego męża i Vicky jako świetny, zgrany zespół, który cechował spokój, rozsądek wynikający z doświadczenia, ale także pomysłowość. Podobnie wypowiedział się o nich lider Seven Summits Club, Abramov. Jeśli ktokolwiek był w stanie po tym długim oczekiwaniu udać się pierwszy na szczyt, to właśnie Marco i Vicky, ponieważ są najsilniejszą częścią ekspedycji. 19 maja dotarli do obozu drugiego na wysokości 7800 metrów. Wspinali się wraz z Rosjaninem Wladimirem Lande i jego szerpą Pasangiem Dorji. Ich cel na następny dzień stanowiło podejście do obozu trzeciego na wysokości 8300 metrów i naprawdę wszystko wtedy szło zgodnie z planem i 20 maja cała czwórka podeszła do obozu trzeciego, gdzie czekał ich krótki odpoczynek i naprawdę niewiele snu. Już o 3 nad ranem musieli wyruszyć w kierunku szczytu. Trzeba było się spieszyć, bo pogorszenie pogody miało nastąpić w niedzielę, a więc dzień po ataku na szczyt. Zanim udali się na spoczynek, skontaktowali się z Abramovem, który przekazał im ostatnie instrukcje i najaktualniejsze prognozy pogody. Wiedzieli, że jeśli cel się powiedzie, będą pierwszymi, którzy tego roku wejdą na Everest. Kierownik rosyjskiej ekspedycji postanowił wysłać do obozu trzeciego szerpę, Renjina, aby zabezpieczał atak szczytowy i w razie jakichkolwiek problemów mógł pomóc klientom. W tym czasie czterech wspinaczy zmierzało już na wierzchołek najwyższej góry świata. Na wysokości drugiego stopnia Wladimir Lande miał problemy z rakami, których nie udało mu się naprawić, i zdecydował się, że wraz ze swoim szerpą zejdzie do obozu trzeciego. Wciąż w górę szli jednak mocni Słoweńcy, Wiktor oraz Marco. Na Everest ten pierwszy wszedł około godziny 12:30, jego starszy kolega wierzchołek osiągnął godzinę później. W trakcie podejścia mężczyźni idący różnym tempem rozdzielili się i do ponownego ich spotkania doszło dopiero podczas zejścia Wiktora. Tuż pod szczytem Mlinar spotkał swojego kolegę Marco. Było to ich ostatnie spotkanie w życiu. Doszło do niego około godziny 13. Wiktor powiedział później, że rozmowa z Litenekerem przebiegała normalnie, o ile można tak określić próbę normalnej komunikacji na wysokości 8800 metrów. Nie dostrzegł on jednak żadnych niepokojących sygnałów zdradzających fakt, że jego kolega może znajdować się w bardzo trudnej sytuacji. Wiktor do obozu trzeciego dotarł około godziny 16 i czekał tam na powrót Marco. Miały kolejne godziny, jednak drugi ze Słoweńców nie pojawił się w obozie trzecim. Wiktor miał taką cichą nadzieję, że jego partner idąc w nocy trafił może do innego namiotu, gdyż tych w obozie trzecim było kilka i być może tam on oczekuje na świt. Nad masyw Everestu zaczęły nadciągać chmury zwiastujące pogorszenie się pogody. Abramov skontaktował się wieczorem z obozem trzecim, jednak ani Sherpa Renjin, ani nikt inny, nawet z tlenem, nie mógł wyruszyć na poszukiwania Słoweńca nocą, gdy padał śnieg i wiał silny wiatr. Rankiem 22 maja Rosjanin zadzwonił do himalaistów znajdujących się po drugiej stronie góry, aby dowiedzieć się, czy ktoś od nich zdobył szczyt i ma jakieś informacje o ich kliencie. Jednak słyszy, że od strony nepalskiej nikt jeszcze w tym roku nie wszedł na wierzchołek. O godzinie 5 rano dwaj najpotężniejsi szerpowie agencji Seven Summits Club, Pemba Tenzing i Pemba Renjin, podeszli z butlami z tlenem ustawionymi na maksymalny przepływ 4 litrów na minutę, szukając Marco na grzbiecie powyżej 8300 metrów. I wcześniej sprawdzili oni wszystkie namioty w obozie trzecim, jednak nigdzie nie było śladu po Marco. Tego dnia w kierunku szczytu udała się duża grupa chińskich himalaistów i Abramov prosił ich, aby rozglądali się podczas podejścia i wypatrywali ich klienta. Ci jednak, kiedy zdobyli szczyt, poinformowali, że nigdzie nie widzieli Słoweńca. Jednak kilka godzin później, kiedy zadzwonili ponownie do Alexa, powiedzieli, że na wysokości około 8800 metrów znajduje się ciało, które z opisu bardzo pasuje do Marco Litenekera. Nadzieja na szczęśliwe zakończenie tej historii prysła. Przyczyny tej tragedii nie są do końca jasne.
wielu himalaistów zwracało uwagę na fakt, że mężczyźni mogli nie dysponować odpowiednią aklimatyzacją, gdyż przed atakiem na szczyt ani razu nie spali na wysokości powyżej 7200 metrów, w sensie nie spali na tej wysokości w trakcie aklimatyzacji, dopiero tuż przed atakiem, oczywiście w obozie trzecim, i inni zwracali uwagę na częsty problem, z jakimi zmagają się wspinacze idące na wierzchołek Everestu, czyli na problem awarii aparatury tlenowej. Jeśli ta zamarznie w trakcie podejścia i przestaje podawać tlen, jego organizm mógł szybko osłabnąć. Większość źródeł właśnie tą przyczynę podaje jako taką najbardziej prawdopodobną, gdyż Marco miał wcześniej już jakieś problemy z aparaturą tlenową. Sam fakt, że tak doświadczeni alpiniści dołączyli do rosyjskiej wyprawy komercyjnej, w ich ojczyźnie spotkał się ze sporą krytyką. Ciało słoweńskiego alpinisty ubranego w rzucający się w oczy czerwono-czarny kombinezon znajduje się na drodze prowadzącej na szczyt najwyższej góry świata, wpięte w liny poręczowe. Przez lata było mijane przez setki himalaistów, informując ich, że znajdują się zaledwie około 50 metrów przewyższenia od wierzchołka najwyższej góry świata. Ciało Marco stanowiło również takie ostrzeżenie, jak wielką cenę mogą zapłacić, jeśli coś pójdzie nie tak. Jeśli zabraknie im tlenu, rozsądku, sił lub po prostu dojdzie do nagłego załamania warunków pogodowych. Pewnie niektórzy z Was zastanawiają się, czy winą za tą tragedię nie obarczono Wiktora Mlinara, który obawiając się odmrożeń szedł szybciej od swojego partnera. Ani rodzina Marco, ani kierownik Abramow nie miał jednak do niego pretensji o podjętą decyzję. Słoweńcy uzgodnili podobno rozdzielenie się i podążanie na Everest we własnym tempie. Aleks Abramow i jego przewodnicy przez lata prowadzili ekspedycję na szczyt najwyższej góry świata i zarówno on, jak i jego klienci spotykali Marco w drodze na wierzchołek. Sprawa ta przez lata męczyła rosyjskich przewodników, którzy chcieli ukryć ciało Słoweńca, zapewnić mu należyty spokój, oddać szacunek, stworzyć chociaż taki prowizoryczny grób, który ukryje jego ciało przed wzrokiem alpinistów, aby nie był on jednym z drogowskazów prowadzących na szczyt Everestu. Sprowadzenie ciał z tak dużej wysokości jest jednak niemalże niemożliwe i wiąże się z gigantycznymi kosztami i chyba z aż tak dużej wysokości jeszcze nigdy nie udało się sprowadzić żadnego ciała. Rosjanie Oleg Sawczenko i Aleksander Sidiakin z Seven Summits Club w 2017 roku postanowili zabrać na wyprawę specjalne białe płachty, które przymocowali tak, by zasłaniały ciało Marco. A także chcieli oni zasłonić inne ciała znajdujące się na drodze na Everest, właśnie od północnej tej tybetańskiej strony. Pomysł ten zaabsorbowali wszyscy himalaiści znajdujący się w bazie, a było ich wtedy około 600. Duetowi pomagali dwaj szerpowie, jednak ich pomoc była dość ograniczona, gdyż ich kultura zakazuje im dotykania martwych ciał himalaistów. I płachty okryły ciało Marco, ale także Cewanga Paliora, hindusa, którego ciało określane było jako zielone buty, i historię Cewanga opisałem już w innym materiale na kanale. Rosjanie próbowali przykryć także ciało irlandzkiego wspinacza, jednak znajdowało się ono w trudno dostępnym miejscu, no i musieli z tego zrezygnować. Słoweniec Marco Litenecker zmarł w wieku 45 lat. Marco spełniał swoje marzenia w życiu, a my? Wszystko zależy od nas samych. Jeśli jednak nie mamy marzeń, rzeczywistość też nie ma sensu. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał wydaje się być dla Was interesujący, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. A ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają mnie już od dłuższego czasu na stronie Patronite. Tutaj pokażę całą tą listę. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Dzięki Wam jestem w stanie regularnie wrzucać te materiały. A z takich ogłoszeń na koniec, to zbliża się premiera filmu o Krzysztofie Wielickim. I ta premiera odbędzie się na festiwalu górskim w Lądku-Zdroju. Sam jeszcze tego filmu nie widziałem, jestem bardzo ciekawy, także już niedługo będziemy mogli zobaczyć, co to za produkcję przygotował dla nas m.in. Krzysztof Wielicki, bo również on tam występuje. Do zobaczenia na szlaku i w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!